Dzień dobry, Magdalena Rotuska-Korbel. Witam w czwartek, 8 marca. Zapraszam Państwa na Teledziennik. Dzisiaj około godziny 10 rano ewakuowano pracowników i petentów Sądu Rejonowego w Wałbrzychu. Sprawa wyglądała bardzo poważnie. Mówiło się nawet o alarmie bombowym. Po szczegółowym sprawdzeniu całego budynku nic podejrzanego nie znaleziono. Poza jedną rzeczą. Fałszywy alarm bombowy w wałbrzyskim sądzie, jak poinformował nas oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu, w jednym z pomieszczeń sądu przy biurku znaleziono podejrzanie wyglądającą siatkę. Powiadomione zostały służby, a prezes sądu przed przyjazdem policji zarządziła ewakuację budynku. Po otrzymaniu zawiadomienia na miejsce udały się patrole policji, straży pożarnej i straży miejskiej. Teren wokół budynku sądu został ogrodzony, a siedzibę wałbrzyskiej palestry szczegółowo przeszukano. Oprócz feralnej reklamówki, w której znajdowała się damska bielizna, niczego podejrzanego nie znaleziono. A może był to zapomniany prezent na Dzień Kobiet? Tradycyjnie o święcie pani nie zapomnieli członkowie Rady Wspólnoty Samorządowej Biały Kamień Konradów. W tym roku była kawa, ciasto, czekolada, kwiaty i muzyczna niespodzianka. Tradycyjnie w Radzie Wspólnoty Samorządowej Biały Kamień Konradów o paniach się nie zapomina, o panie się dba na co dzień, ale w tak szczególnym dniu jak Dzień Kobiet to panie z Białego Kamienia się rozpieszcza. W dniu dzisiejszym zaprosiliśmy 45 panie z naszej dzielnicy. Co roku staramy się zaprosić każdą, wymieniamy grupy pań, żeby każda czuła się doceniona, dowartościowana, bo nasze panie towarzyszą nam przez 360 dni w roku. Jesteśmy z nimi na co dzień. My jako mężczyźni wspieramy nasze panie w pracach takich męskich, domowych. Natomiast nasze panie odwdzięczają się właśnie nam tym, że są przy nas, są gotowe pójść z nami przez to życie, dlatego że jesteśmy też wspaniałymi ludźmi. I dlatego grono męskie, Ryszard Nowak, Marcin Nowak, Marek Mucha, Janusz Ciesielski, nasi księża z parafii świętego Jerzego Matki Bożej Różańcowej, ksiądz Mateusz, ksiądz Maciej, przygotowaliśmy ten wspaniały wieczór poetycki poświęcony z okazji Dnia Kobiet. I poprzez telewizję damy pragnąłbym złożyć wszystkim paniom z miasta Wałbrzycha, z Dolnego Śląska i z Polski te przepiękne czerwone tulipany na ręce pani prezes Wiolety Rybczyńskiej, żeby zawędrowały do każdego domu, do każdej drzwi. Tam, gdzie pani jest, niech ten tulipan zagości w jej serduszku. Witam serdecznie panie po raz kolejny w dzielnicy Biały Kamień Konradów. Tradycją się dostało, że od 20 lat, jak przyjąłem tutaj Radę Wspólnoty Samorządowej Biały Kamień Konradów z grupą mężczyzn, postanowiliśmy, chociaż ten Dzień Kobiet trwa już od wieku, ale my mężczyźni staramy się co roku zapraszać inne panie do tego przepięknego stołu. No i w tym roku nam też ładnie się udało, ale pełen szacunek dla was panie, bo jesteście taką naszą podporą. Wspieracie nas każdego dnia, choćby nawet w tym dniu, co jest święto kobiet, to nasze panie z Rady też przepięknie nas tutaj spadły, bo jakby zobaczyć no ten wystrój, takich zdolności artystycznych nie mamy. Chociaż posiadamy, ale to już potrzebna była kobieca ręka. Gosia się uśmiecha, pani Batka. Życzę paniom wszystkiego najpiękniejszego. Nasi księża z parafii świętego Jerzego Matki Bożej Różańcowej, ksiądz Mateusz i ksiądz Maciej, przepiękny koncert, chociaż on będzie krótki, ale dedykujący właśnie naszym paniom z Białego Kamienia, z miasta Wałbrzycha i nie tylko. Proszę na wszystkich państwa zgromadzonych też najlepsze życzenia, najpiękniejsze życzenia, najbardziej kobiece, żebyście czuły się zawsze pięknie i były piękne. Nie tyle, nie, to nie jest konieczne na zewnątrz, ale wewnątrz, bo potrzebujemy waszego wewnętrznego piękna i to jest dla nas najważniejsze. Nasz występ, no tu tak hucznie powiedziane, że koncert, ale to raczej do koncertu daleko. To będzie taki trochę taki program no, słowno-muzyczny, można tak powiedzieć, nie? Parę wierszy Adama Mickiewicza,
plus do tego umówiłem się z nim na 9, ponieważ no, trzymają nas też pewne ramy czasowe, nie możemy zbytnio się jakoś tam rozwlekać, więc zrobimy to skromnie, ale mam nadzieję, że przypomnimy sobie teksty takie jak Świtezianka Adama Mickiewicza, czy znana z repertuaru Marka Grechuty, czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie, wiersz pod tytułem Niepewność, to też jest wiersz Adama Mickiewicza przecież. Gdy Cię nie widzę, nie wzdycham, nie płaczę, nie tracę zmysłów, gdy Cię nie zobaczę. Jednakże, gdy Cię długo nie oglądam, czegoś mi brakuje, kogoś widzieć żądam. I tęskniąc sobie zadaję pytanie, czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie. Gdy z oczu znikniesz, nie mogę ni razu w myśli Twojego odnowić obrazu. Jednakże nieraz czuję mimo chęci, że on jest zawsze blisko mojej pamięci. I znowu sobie zadaję pytanie, czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie. Cierpię nieraz, nie myślałem wcale, abym przed Tobą szedł wylewać żale. Idąc bez celu, nie pilnując drogi, sam nie pojmuję, jak w Twe zajdę drogi. Wchodząc sobie zadaję pytanie, czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie. Jakiż to chłopiec, piękny i młody, jaka to obok dziewica. Brzegami sinej świtej wody idą przy świetle księżyca. Ona mu z kosza daje maliny, a on jej kwiatki do wianka. Pewnie kochankiem jest tej dziewczyny, pewnie to jego kochanka. Każdą noc prawie o jednej porze pod tym się widzą pod drzewiem. Młody jest strzelcem w tutejszym Boże. Kto jest dziewczyna? Ja nie wiem. Skąd przyszła? Darmo śledzić to pragnie. Gdzie uszła? Nigdy jej nie zbada. Jak mokry jaskier wschodzi na bagnie, jak ognik nocny przepada. Powiedz mi, piękna, luba dziewczyno, na co nam te tajemnice? Jaką przybiegłaś do mnie drożyną? Gdzie dom twój? Gdzie są rodzice? Minęło lato, zżółkniały liścia, igrzysta nadchodzi pora. Zawsze mam czekać twojego przyjścia. Często jest tak, że dobre pomysły rodzą się spontanicznie, tak po prostu przychodzą do głowy i tak samo było dzisiaj. Właściwie to na 2 godziny przed samym wydarzeniem tak sobie pomyślałem, że może by dobrze było zrobić taki koncert, w cudzysłowie koncert, który polegałby na przeczytaniu wierszy w tle, żeby była muzyka. No, poezja jest czymś pięknym. Poezja zawsze działa na człowieka, na wyobraźnię, na emocje. A jak temu towarzyszy muzyka, to tym bardziej. I chcieliśmy, żeby to właśnie tak, taki wydźwięk miało. Żeby to święto kobiet, które dziś obchodzimy, w taki właśnie sposób było to prezentem dla pań, którym chcemy podziękować za to, że są. Księżycową jasną noc i będziemy szczęśliwi weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się z nią na 9, na 9, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, pierwsza, druga, pół do trzeciej, do 9 jeszcze tyle godzin, żeby można zrobić czary, ponakręcać te zegary, by 9 była już. Umówiłem się z nią na 9, na 9, tak jak dziś.
Kiedyś tradycją było otrzymywanie goździków na Dzień Kobiet. Dziś mamy piękne tulipany i dostałyśmy od panów fantastyczne czekolady, żeby nam zawsze było słodko. A po tulipanach, które pięknie są rozkwitnięte, widać, że idzie wiosna. No i myślę, że kwiaty, które żeśmy dzisiaj dostały, mają spowodować to, żebyśmy były szczęśliwe. Panowie, kobieta jak dostaje kwiaty, zawsze jest szczęśliwa. Kiedyś to było zupełnie, zupełnie inaczej, bo nasi panowie, nasi mężowie czy chłopcy po prostu zdobywali te kwiaty, biegali gdzieś po kwiaciarniach, żeby tego goździka zdobyć, czy tulipana, byli szczęśliwi, że udało im się zdobyć, żeby wręcz tej ukochanej żonie, czy kobiecie, czy swojej dziewczynie. Natomiast wracając teraz do czasów obecnych, które mamy, gdzie wszystko jest dostępne, są te czekolady, są te piękne kwiaty, można kupić, więc teraz organizuje się to w zupełnie innym stylu. Na przykład tak jak spotkanie było 3 lata temu, tutaj w Radzie były panie, były tulipany, były goździki. Dzisiejsze święto, które tutaj jest, panie są zadowolone, uśmiechnięte, mogą sobie porozmawiać, mogą sobie powspominać dawne czasy, zintegrować się między sobą. No jest fajnie. Dzisiaj poznaliśmy także nazwiska 18 pań, które wezmą udział w szkoleniu w ramach akcji Bezpieczny Kierowca. Będzie to szkolenie przeznaczone tylko i wyłącznie dla płci pięknej. Dzień dobry, Sebastian Begierski, Toyota Nowa Koski Wałbrzych. Z przyjemnością wylosuję za chwilę 18 pań, które odbędą darmowe szkolenie w Akademii Bezpiecznej Jazdy. Szkolenie to panie otrzymają dzięki Toyota Manufacturing Poland, Toyota Nowa Koski, Ronal oraz Akademii Bezpiecznej Jazdy. Z przyjemnością odczytam pierwszą wylosowaną osobę. Pani Marta Zarada. Pani Justyna Sprawka-Wądrzyk. Pani Karolina Niedbalska. Pani Mirosława Świdnicka. Trochę zamieszamy. Pani Anna Stawinoga. Pani Martyna Skrobis. Pani Anita Domagała. Pani Magdalena Brożek. Pani Anna Juszczak-Wątor. Pani Karolina Bobrowicz. Pani Marianna Kluc. Pani Maria Kaznowska. 12. Pani Iwona Krukowska. Pani Agnieszka Sobczyńska. Pani Milena Irwan. Pani Agnieszka Wyszkowska. Pani Joanna Kwiatkowska. Pani Ilona Kuźma. Policzymy. To było 18 pań. Serdecznie gratuluję w imieniu firmy Toyota Nowa Koski i życzymy paniom wspaniałych wrażeń i doskonałych umiejętności dzięki Akademii Bezpiecznej Jazdy. Wszystkiego najlepszego z okazji waszego święta, szanowne panie. Dzień dobry, witam serdecznie. Justyna Starczukowska się kłania. Oto 18 losów, które dzisiaj zostały wylosowane. Gratuluję serdecznie. Wszystkie informacje będą na stronie internetowej www.bezpieczny-kierowca.pl. Dziękuję.
Teraz zmieniamy nieco temat, przechodzimy do kultury. W najbliższy weekend w Teatrze Dramatycznym dwa spektakle. Pierwszy, grany już dzisiaj, Kokaina i Sprawiedliwość dla wszystkich, a przez sobotę i niedzielę będzie można zobaczyć spektakl Sienkiewicz Superstar. Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu zaprasza, przyciąga, a w ten weekend nawet wciąga. Zapraszam Państwa już dzisiaj. Startujemy w czwartek, pokażemy Państwu dwa spektakle. Rozpoczynamy od Kokainy i Sprawiedliwości dla Wszystkich. Spektakl reżyserowany przez Szymona Kaczmarka, realizowany w koprodukcji z Teatrem Bogusławskiego w Kaliszu. Zapraszam Państwa na fascynującą podróż kokainowym szlakiem. Zapraszam na sensacyjny spektakl o narkobiznesie, o wolnym handlu, globalnej gospodarce, o paradoksach, które sprawiają, że my możemy się czuć dobrze, a przestępcy zarabiać miliony. Rozmawiać o tym będziemy przy udziale Elvisa Presleya, Richarda Nixona i Królewnej Ścieżki. Zapraszam już dziś o godzinie 19. Mamy dla Pani niespodziankę, więc tym bardziej zapraszam Panie. A w sobotę i niedzielę zapraszam na zupełną nowość, popremierowe pokazy spektaklu Sienkiewicz Superstar. Reżyseria Aneta Groszyńska, tekst Jan Czapliński. Odsłaniamy biografię pisarza najsłynniejszego i na pewno najbardziej popularnego. Pisarza, który dał nam historię. Przyglądamy się Henrykowi Sienkiewiczowi. Zadajemy pytania. Dlaczego Henryka Sienkiewicza nienawidziła większość kolegów po piórze mu współczesnych? Za co Henryka Sienkiewicza wielbią tłumy? I czy na pewno te tłumy dziś go jeszcze czytają? Sienkiewicz Superstar, sobota i niedziela o godzinie 18:00. Gorąco polecam, na dużej scenie zapraszam. Pozostajemy w teatralnym antruażu, ale tym razem chodzić będzie o patriotyzm. W ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Teatrze Świdnickim odbyła się projekcja filmu Legenda Wileńskiej Konspiracji – Rzecz o Stanisławie Kiełce. W ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Świdnickim Teatrze odbyła się projekcja filmu Legenda Wileńskiej Konspiracji – Rzecz o Stanisławie Kiełce. Organizacji tego wydarzenia podjęli się poseł na Sejm Rzeczpospolitej Ireneusz Zyska oraz Świdnickie Stowarzyszenie Patriotyczne. Ponieważ żyli prawem wilka, historia o nich głucho milczy. Pozostał po nich w kopnym śniegu żółtawy mocz i ten ślad wilczy. Szybciej niż w plecy strzał zdradziecki trafiła serce mściwa rozpacz. Pili samogon, jedli nędzę, tak się starali losom sprostać. Już nie zostanie agronomem ciemny, a świt księgowym. Marusia matką, grom poetą, posiwia śnieg ich młode głowy. Nie opłakała ich Elektra, nie pochowała Antygona i będą tak przez całą wieczność w głębokim śniegu wiecznie konać. Przegrali dom swój w białym borze, kędy zawiewa sypki śnieg. Nie nam żałować gryzi piórkom i gładzić ich zmierzwioną sierść. Ponieważ żyli prawem wilka, historia o nich głucho milczy. Został na zawsze w dobrym śniegu żółtawy mocz i ten trop wilczy. Dobry wieczór Państwu. Rozpocząłem nasze spotkanie wierszem Zbigniewa Herberta pod tytułem Wilki. Ale trzeba powiedzieć, że historia już nie milczy głucho. Już chcemy pamiętać, już historia pamięta, już polskie państwo
pamięta. W 2011 roku został ustanowiony Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Z inicjatywy świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego święto państwowe, które nakazuje nam co roku pamiętać, czcić i oddawać chwałę tym, którzy oddali swoje młode życie w walce o niepodległą, suwerenną Rzeczpospolitą, żołnierzom wyklętym. Witam serdecznie wszystkich Państwa zgromadzonych na dzisiejszej uroczystości, która tutaj w Świdnicy w ramach Narodowego Dnia Pamięci Wyklętych odbywa się po raz kolejny. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim szczerym patriotom za to, że znaleźli czas w ten mroźny, śnieżny wieczór, aby przybyć tutaj do Teatru Świdnickiego Ośrodka Kultury, abyśmy mogli wspólnie przypomnieć sobie ten fragment polskiej historii, jakże ważny z punktu widzenia naszej świadomości, naszej wrażliwości, naszego kształtowania, naszego patriotyzmu. Ja się nazywam Ireneusz Zyska, jestem posłem ziemi świdnickiej i mam zaszczyt być współorganizatorem tej uroczystości wspólnie ze Świdnickim Stowarzyszeniem Patriotycznym. Jest z nami pan Tadeusz Grabowski, prezes zarządu Świdnickiego Stowarzyszenia Patriotycznego. Bardzo dziękuję panie Tadeuszu za obecność, za pomoc w organizacji tego wydarzenia. Chcę również powiedzieć, że dzisiejsze wydarzenie, patronat medialny objęła telewizja Dami Wałbrzych, a także portale informacyjne Dami Info oraz Świebodzice Info. Wczoraj wieczorem rozmawiałem z panem posłem, był w Warszawie. Miał trudny dylemat do wybrania, być w Warszawie czy być tutaj. Zastanawiał się, że mówi, bardzo trudno mu jest to pogodzić, ale zgodnie z jego zasadą, bardzo dobrą zasadą, że obiecał, że tu będzie. Wsiadł w samolot i przyleciał tutaj. Także panie Inuszu, bardzo dziękuję za to. I to jest taka jedna uwaga. Druga uwaga to jest taka, proszę państwa, nie jest nas dużo dzisiaj. Z różnych powodów. Jest grypa, jest nieprzyjemnie na dworze, ale proszę sobie wyobrazić, i państwo dobrze wiecie, ich było 200 tysięcy. 200 tysięcy około żołnierzy wyklętych. A zrobili tak dużo. Zrobili tak dużo, że my dzisiaj możemy tutaj być. I myślę, że to jest ta nasza przewaga. Nasza przewaga nad tymi, którzy patrzą inaczej, którzy starają się w tej chwili mówić inaczej o żołnierzach wyklętych. To jest te 40 lat zakłamania, 40 lat komuny, która w szkołach, w umysłach zniewoliła wielu nas, zniewoliła nasz umysł. Ja pamiętam lata 80., pamiętam lata wcześniejsze, kiedy właśnie tak robiono, taki zamęt robiono w nas, w młodzieży, żebyśmy zapomnieli, żeby zasypać żołnierzy wyklętych, tak jak zasypano na łączce, gdzie postawiono na grobach, nie na grobach, na wielkich przestrzeniach postawiono mury, postawiono pomniki pierwszych sekretarzy. Ludzi, którzy doprowadzili do tego, że ci żołnierze nasi zginęli. Ale to tytułem takiego wstępu. Dziękuję jeszcze raz, że mogę być, panie pośle. Szanowni państwo, prezes Rady Ministrów zwraca się do organizatorów i uczestników uroczystości obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Świdnicy. Szanowni państwo, oddajemy dzisiaj cześć niezłomnym żołnierzom ojczyzny. Żołnierzom, którzy nie porzucili marzeń o wolnej i suwerennej Rzeczypospolitej. Tym, którzy w nierównej walce z komunistycznym reżimem dali świadectwo prawdziwej odwagi i determinacji. Dziękuję wszystkim państwu, organizatorom i uczestnikom uroczystości w Świdnicy za podtrzymanie pamięci o żołnierzach wyklętych. Przypominanie ich losów, ich życiowych postaw i wyborów jest naszym wspólnym zobowiązaniem.
Władze komunistyczne wyjęły spod prawa członków drugiej konspiracji. Polscy patrioci byli ścigani i torturowani, mordowani i grzebani w bezimiennych mogiłach. W kolejnych latach komuniści wymazywali pamięć o polskich bohaterach, fałszując historię, nagradzając i gloryfikując ich katów. Pamięć o żołnierzach naszej wolności przetrwała jednak w sercach i umysłach Polaków. Przyczynili się do tego depozytariusze idei niepodległości. Był wśród nich podporucznik Stanisław Kiałka, którego postać dzisiaj Państwo przybliżamy. Ten młody jezuicki kleryk po wybuchu wojny wstąpił do wojska, by wkrótce zaangażować się w działalność podziemia zbrojnego na Wileńszczyźnie. Swymi czynami zasłużył na miano legendy wileńskiej konspiracji. Stał na czele komórki wyrabiającej fałszywe dokumenty, które uratowały życie tysiąca ludzi. Mimo represji, wielokrotnych aresztowań i tortur, podporucznik Kiałka niezłomnie służył Polsce. Pojmany przez sowiecki aparat bezpieczeństwa, spędził 11 lat w łagrze na nieludzkiej ziemi w Workucie. Po powrocie do zniewolonej przez reżim komunistyczny Polski podjął heroiczny wysiłek zachowania świadectw bohaterów polskiego czynu zbrojnego na Wileńszczyźnie. Chociaż Stanisław Kiałka nie mógł cieszyć się odzyskaniem przez nasz kraj suwerenności, dzieło jego życia wciąż trwa. Jesteśmy zobowiązani, by kontynuować tę szlachetną misję, zadanie upowszechniania dokonań naszych bohaterów. Przywrócenie należnego im miejsca w historii Polski jest zobowiązaniem nas wszystkich. Szanowni Państwo, profesor Henryk Elsenberg napisał, że wartość walki tkwi nie w szansach zwycięstwa sprawy, w imię której się ją podjęło, ale w wielkości tej sprawy. Dla żołnierzy wyklętych najważniejsza była Polska. Najważniejsza jest także dla nas. Dlatego składamy im dziś zobowiązanie, że będziemy toczyć walkę o lepszą ojczyznę, Polskę sprawiedliwą, wolną i solidarną. Cześć i chwała bohaterom. Cześć żołnierzom wyklętym. Podpisał prezes Rady Ministrów, pan Mateusz Morawiecki. Dziękuję bardzo. Projekcję filmu poprzedziła prezentacja dotycząca historii Polski i losów żołnierzy wyklętych, którą przedstawił historyk, pedagog i działacz społeczny pan Piotr Rusek. Kolejnym przykładem działań Armii Czerwonej, sojusznika, była kwestia Powstania Warszawskiego. Rosjanie stali za Wisłą i nie potrafili, albo bardziej nie chcieli udzielić żadnej formy pomocy powstańcom. Chcieli hitlerowskimi rękami załatwić sprawę polskich patriotów w Warszawie. Wszystkie oddziały Armii Krajowej, które szły na pomoc Warszawie, były przez Rosjan aresztowane, rozbrajane, żołnierze byli zamykani w obozach, a następnie deportowani byli na wschód, w głąb państwa sowieckiego. Jak w jednym z meldunków do rządu w Londynie w czasie Powstania Warszawskiego generał Burkomorowski zaznaczył, że około 50 tysięcy powstańców, partyzantów zostało aresztowanych, a następnie wywiezionych w głąb Związku Radzieckiego. Po upadku Powstania Warszawskiego do niewoli poszedł generał Burkomorowski, a wraz z nim cała Komenda Główna Armii Krajowej. Nowa Główna Komenda Armii Krajowej została utworzona w mieście Częstochowa w październiku 1944 roku. Na jej czele stanął generał Leopold Okulicki, pseudonim Niedźwiada, którego mamy tutaj właśnie na tym zdjęciu. Wobec postępujących sukcesów Armii Czerwonej doszedł on do wniosku, że nie ma możliwości kontynuowania w tej formie dalszych działań wojennych przy złowrogiej postawie Armii Czerwonej. Dlatego podjął decyzję o rozwiązaniu struktur Armii Krajowej, zwolnił żołnierzy
partyzantki, całej konspiracji z przysięgi, którą składali w czasie okupacji. Jednocześnie powołał do życia kolejną organizację. Jej głównym organizatorem był generał Emil Fildorf-Nilf, który tworzył zręby struktury zrębów organizacji Niepodległość, w skrócie NIE, a jej głównym komendantem był właśnie generał Okulicki. W marcu 1945 roku, wobec całkowitego zajęcia już ziem polskich i tego, że w lutym 1945 roku odbyła się konferencja w Jałcie, na której już ostatecznie nawet alianci zachodni przyznali, że państwo polskie, ziemie dawnego państwa polskiego staną się częścią wpływów państwa radzieckiego, komendant Okulicki musiał podjąć jakąś decyzję. Ta decyzja była dramatyczna. Próba nawiązania kontaktów z Rosjanami mogła skończyć się aresztowaniem. Z kolei próba nie podjęcia żadnych rozmów dawała przewagę komunistom i umacniała Rosjan w stwierdzeniu, że władze konspiracyjne w państwie polskim są wrogo nastawione. Dlatego zdecydowano się ostatecznie na podjęcie rokowań, wierząc i wiedząc, jaki los spotkał oddziały polskie właśnie w czasie operacji Ostra Brama i wyzwalania miasta Lwów. Mimo wszystko w marcu 1945 roku dochodzi do podjęcia rozmów na zaproszenie generała Sierowa, który był przedstawicielem Rosjan właśnie w tych rozmowach z Polakami. 16 przywódców państwa polskiego przybywa do miasta Pruszków pod Warszawą, a tam następnie zostają wszyscy aresztowani. Właśnie tutaj mamy tą 16 przywódców państwa polskiego, wśród nich między innymi generał Okulicki, między innymi jest Jan Pużak, czyli delegat rządu londyńskiego na kraj. Wszyscy zostają aresztowani jednego dnia, następnego dnia zostają samolotem przewiezieni do Moskwy. Odbywa się błyskawiczny, bo zaledwie 3-dniowy proces, na którym zapadają wyroki. Wyroki jak na państwa sowieckie bardzo lekkie, można by powiedzieć, bo od 10 lat do 4 miesięcy pozbawienia wolności. Trzech z nich, najmniej ważnych, zostaje wręcz uniewinnionych i wypuszczonych na wolność. Wyroki naprawdę, można by powiedzieć, znając system komunistyczny, bardzo lekkie. Tylko że dwóch najważniejszych, czyli generał Leopold Okulicki i jeszcze jeden z tych przywódców, nigdy z tego więzienia na Łubiance nie wyjdą, zostają tam po prostu zamordowani. Dziękuję bardzo. Pan Piotr Rusek, historyk, nauczyciel, wychowawca młodzieży. Dziękuję bardzo za przybliżenie nam okresu końca wojny i tego okresu powstania antykomunistycznego, w którym tylu wspaniałych bohaterów oddało życie za niepodległą Rzeczpospolitą. A teraz już, drodzy Państwo, zapraszam na projekcję filmu pod tytułem Legenda wileńskiej konspiracji. Film poświęcony postaci Stanisława Kiałki, człowiek absolutnie niezwykły, uzdolniony, można powiedzieć wybitny w tym, co podjął, co robił i co osiągnął w służbie dla ojczyzny, dla swoich współbraci w walce, a także później towarzyszy niedoli w pracy na Workucie poza kołem podbiegunowym. Jesteśmy w budynku dawnego NKWD na Ofiarnej. Miejsca, gdzie trafiał każdy aresztowany konspirator. Aresztowany przez Gestapo, aresztowany przez litewską Policję Bezpieczeństwa, Saugumę czy NKWD. To było miejsce, do którego każdy z nich trafiał. Tu siedział generał Wilk, tu siedział kapitan Cetys, tu siedział Stanisław Kiałka, tu siedziało wielu, wielu innych konspiratorów. Ulica Ofiarna w Wilnie to miejsce symboliczne dla Polaków, oczywiście dla Litwinów, Białorusinów, Żydów, tej całej rzeszy ludzi, która żyła w tym mieście i w tym regionie. Przez te mury, przez te cele przeszło kilkanaście tysięcy Polaków, w różny sposób zaangażowanych w działalność podziemną, konspiracyjną, niepodległościową, zarówno o charakterze zbrojnym, cywilnym, czyli ludzie z Armii Krajowej, delegatury rządu, oddziałów partyzanckich, jeńcy brali na przykład w akcjach czy zasadzkach.
Stanisław Kiałka pochodzi z wielodzietnej rodziny chłopskiej spod Rawicza. Ojciec podczas I wojny światowej, wcielony do armii pruskiej, jest ranny pod Wilnem. Wraca i niemal natychmiast idzie do Powstania Wielkopolskiego. Stanisław wynosi z domu żarliwą wiarę w Boga, patriotyzm i szacunek do pracy. Nowicjat u jezuitów odbywa w Kaliszu. Maturę zdaje w Pińsku. Filozofię i teologię studiuje w Krakowie. Zna łacinę i grekę. Studia matematyczno-fizyczne rozpoczyna w Wilnie. Tam zastaje go wojna. Za zgodą przełożonych wstępuje do wojska. Służy w kompanii sanitarnej. Pod Lwowem ucieka Sowietom i wraca do Wilna. Kiedy się wojna zatrzymała, na udogłownie przyszło, kim będzie. Przyjechał, aby poświęcić życie klasztornemu. Chciał zostać jezuitą. Jego przygotowania do stanu kapłańskiego przerwała wojna. Przerwała wojna w sposób bardzo ciekawy, ponieważ kiedy tworzyła się konspiracja, ksiądz Kazimierz Kucharski, taki dobry duch lokalnej elity politycznej, związany z ruchem narodowym, ale ze względu na swój niewiarygodny autorytet, potrafiący zjednoczyć i ruch socjalistyczny, i sanację, i ruch ludowy, i ruch narodowy razem wspólnie, zdecydował się włączyć do nowo powstałej konspiracji człowieka, który nie będzie z żadną polityką związaną, a w jego mniemaniu będzie cennym nabytkiem ze względu na swoją inteligencję, uczciwość, oddanie i pracowitość. Tą osobą był Stanisław Kiałka. Poproszono go, żeby zajął się tworzeniem czegoś, co nazwano legalizacją. Legalizacja to słowo klucz, to komórka klucz. Żołnierze dzięki legalizacji mogli funkcjonować, poruszać się w terenie. Działalność legalizacji nie jest więc tylko i wyłącznie działalnością wytwarzania dokumentów dla osób zagrożonych. Tak naprawdę ona podtrzymywała, podsycała działalność konspiracyjną całości. Bez niej trudno byłoby funkcjonować. Kiedy Niemcy prowadzili znaczące obostrzenia odnośnie wyżywienia, kiedy ludność polska zaczęła dotkliwie odczuwać głód spowodowany niskimi racjami żywnościowymi, Stanisław Kiałka wymyślił akcję drukowania kartek żywnościowych, które rozdawano wśród ludności. I naraz okazało się, że Polacy jedzą dwa razy lepiej niż Niemcy czy Litwini, ponieważ tej żywności na fałszywych kartkach oczywiście mają dużo. Nim Niemcy prowadzili odpowiednie restrykcje, przez kilka miesięcy rzeczywiście udawało się okupanta w jakiś sposób oszukać. To wszystko w dzisiejszym Teledzienniku. Dziękuję Państwu za uwagę. W imieniu całej redakcji i tej części żeńskiej, i tej części męskiej przede wszystkim życzę Paniom zasiadającym przed ekranami dużo radości, zdrowia i przede wszystkim życiowej energii. Do zobaczenia jutro.